Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, czyli wasz ulubiony youtuber z Isaaca. Po ostatnim odcinku nadrobiłem oczywiście winstreak, no trzeba było to zrobić, więc dotarliśmy do bardzo fajnej liczby, o wiele lepszej niż ostatnio. A tak serio, to dostałem kopa w tyłek od was i w sumie po ostatnim odcinku zrywkiem się bardzo wciągnąłem w Isaaca i nawet jak widzicie udało mi się wasze kochane Delarium zabić. Już tam wszystko rozpoznałem się co i jak i to w sumie zaraz powiem. Też udało mi się odblokować Forgotena, planuję nim zrobić sobie podejście, takie wiecie, pierwsze reakcje, coś w tym stylu, bo to może być ciekawe. Ale dzisiaj zagram Isaaciem, dlatego że daje mi sporo możliwości, no i może uda mi się dojść również do tego Delirium, bo nie mam tutaj akurat na tej postaci odblokowanego, fajnie było to zrobić. Weszło. Jeśli chodzi o Isaaca, to miałem już takie fajne podejście jedno, gdzie do tego Delirium dotarły, do tego Delirium dotarłem, ale niestety nie udało mi się go ubić, więc może tym razem się uda. Fajnie, że Treasure Room wypadł. Lubię ten item całkiem. Po prostu za zabijanych przeciwników zwiększamy sobie damage i nawet fajnie mi się to zawsze sprawdzało, więc, się cieszę. I tak, wiem, że ostatni odcinek z Rywkiem mógł wyglądać w ten sposób, że szło mi gorzej niż zwykle. Składa się na to naprawdę wiele rzeczy, zaczynając od tego, że w Isaaca grałem bardzo dawno, później miałem taki powrót na jeden odcinek, który też pewnie kojarzycie, a potem bez żadnej rozgrzewki ruszyliśmy tak z Rywkiem na, multiplayer, gdzie jeszcze byłem podekscytowany, podjarany i wiecie, w takim bardzo śmiechowym nastroju, dlatego widzieliście jak było. Za to już teraz uważam, że troszkę bardziej się rozgrzałem i jestem ciekaw jak mi to pójdzie. Myślę, że możemy iść na boss room. Mamy Larry Junior i chciałem powiedzieć jeszcze, że były na przykład pytania: hej Mangetsu, jeśli jesteś taki słaby, jakim cudem masz D6? Jak to odblokowałeś? Ogólnie to robiliśmy sobie live'y jakoś rok temu, półtora roku temu i i wszystko z wami właśnie odblokowywałem, odkrywałem na bieżąco, bo jakby chciałem reakcję sobie zostawić na live'y, ale potem live'y były troszkę mniej oglądane, ja też już nie miałem ochoty więcej na Isaaca i tak jakoś się skończyło na tym, że właśnie jako Blue Baby udało mi się zabić Isaaca i odblokować D6. No, a od tego czasu to już naprawdę sporo minęło i po tej przerwie to jakoś też nie grałem super dobrze i tak to wyglądało w sumie. Hellvap, wiecie co, bym szczerze to zamienił. Niby Hellvap jest ok, fajnie, że Soulheart wypadł. Zamieniłbym. A serio? No dobra, niech będzie. Tutaj widziałem, że jeszcze jest parę rzeczy, które moglibyśmy sobie ogarnąć. Na przykład tutaj możemy spróbować jakoś tak wysadzić bombę, żeby dostać się zarówno do skrzyni, jak i do tych rzeczy. Więcej monetek, fajnie. I chyba to tyle. To wykorzystajmy jeszcze bombę na tę skrzynkę. Myślę, że warto, bo wiem, że nawet może nas wysłać do... No fajnie, fajnie, tylko... Pozostaje mi to podnieść, użyć i to tyle. No bo nie zamienię niestety. Dobra, bierzemy tego Soulhearta i idziemy niżej. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Winstreak się nabił taki jak się nabił, dlatego że staram się odblokowywać po kolei postacie i się cieszę mega, że mi się tego Forgotena udało zrobić, bo to dla mnie była niesamowita męczarnia. I zrobiłem Azazelem. Za to cały czas się staram o Losta i Keepera. Co do Losta, to jakoś nie mam szczęścia do tego plakatu pod tym względem, że zawsze jak ten plakat mi wylatuje, to mam jakieś fajne podejście, ja szkoda mi go porzucać na rzecz właśnie Losta. Za to jeśli chodzi o Keepera, to cały czas Grida robię i w Grida ogólnie ten tryb Grid Mode'a maniaczyłem kiedyś bardzo dużo, na wielu postaciach odblokowałem tam, czy zabiłem tego Ultra Gridiera. Więc teraz zdecydowałem się właśnie dalej wpłacać monetki, tym razem postaciami, które... A, mogłem tutaj na kamień ZX popchnąć, ale tak jakoś wyszło. Nie, tylko nie ten łeb. No i staram się ogólnie zabić Ultra Grida postaciami, którymi tego jeszcze nie zrobiłem. No wiecie, że po prostu się odhaczyło na liście. A poza tym to jeszcze właśnie te monetki, żeby Keepera zdobyć. I tak to w sumie leci. A jakoś cały czas starałem się to robić Apolionem i niezbyt mi Apolionem wychodzi. Będąc szczerym na gridzie, cały czas zdycham nim jakoś, nie wiem, mimo że nawet ok postać tutaj na normalnym Isaacu sporo nią zrobiłem, a
No tam na gridzie to mi tak bardzo słabo idzie akurat. Dobra, pójdźmy może w prawo. Nie wiem, czy tak czyścić pokoje na zasadzie, żeby se czyścić wszystko, oblecieć i najwyżej zdobyć itemy, czy bardziej się pospieszyć na jakieś... Nie no, bossrusha nie będę dzisiaj robił. Wiem, że na Isaacu jeszcze nie mam tego, ale to tam na spokojnie. Ja gram na chilliku, a jeszcze na nagraniu to nie mam jeszcze tego Isaaca tak wyćwiczonego, żeby być tak odważny i się starać. Może kiedyś tam zobaczymy. Ale jeśli chcecie więcej w ogóle odcinków z Isaaca, to też dajcie znać, bo widziałem, że się ucieszyliście, że nagrałem, chcieliście więcej i... No ja wiem, że też dlatego była oglądaność na ostatnim odcinku Borywek, to było oczywiste, ale jednak i tak się bardzo ucieszyłem, że sporo osób chciało po prostu Isaaca ode mnie, więc macie. Mamy bombę i mamy też tutaj treasure room, a w środku black hole... takie rzeczy, nie, ja w ogóle nie będę spacebar itemu brał, skoro mam D6. Tu jest bateryjka i jest też kamień z X-em, no to się dostaniemy. Tylko, dobra, damage up i bateryjka wzięta. Jeszcze sobie rolniemy. To jest dosyć fajne. Przynajmniej po tym opisie, bo nigdy jeszcze tego nie miałem, przynajmniej sobie nie przypominam, więc zaufam temu opisowi. Jestem osobno głową, a osobno ciałem, więc pewnie da mi to jakieś nowe możliwości. Mogę przelecieć sobie nad ten? No nie do końca. Aha, głowa jest moim orbitalem teraz. Czyli mogę pewnie chwycić na jakiś zasięg, ale też nie do końca. No ten item zdaje się mieć też taką wadę, że łatwiej mnie będzie trafić. Znaczy, no nie wiem, czy głowa będzie obrywać od różnych rzeczy. Mam nadzieję, że nie. Dobra, może póki mamy Solharta i jeszcze tego nie spieprzyłem, to pójdźmy na włosika i zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Szkoda, że ona się obkręca tak trochę, ale wystarczy dobrze chodzić. No jest to item, którym możemy coś zrobić, aczkolwiek chyba jednak ma trochę wady, że się tak rusza w powietrzu. Ale chyba najgorzej nie jest. Myślę, że w takim setupie też możemy sobie sporo poradzić, ale wkurzające jest to, że ta głowa się tak obraca. No to może jednak nie do końca okej, że to wziąłem. A co tu w środku mamy? 3 skrzynki. Ajajajajaj, i troll bomby same. No i w trzeciej? Nie. To nie bierzemy tego, curse die to jest radziecki przedmiot. Oberwiemy i nas wyśle gdzieś. No z tego co widzę, to dużo tu jest jakiś kamieni z X-em, a mało bomb mam niestety. Nie wiem, czy wykorzystać ten klucz na sklep, szczerze. Dobra, wykorzystamy. Zdonatowałem. Nie planowałem donatować. Taki kluczyk brzmi dosyć uczciwie i chyba tyle bym stąd wziął. Poza dziko ruszaną głową, to co mi się podoba w tym podejściu, to że mamy naprawdę fajny damage. I jeśli zdobędziemy więcej itemów, które będą po prostu coś robiły po całej mapie, no to wróżę temu sukces, że tak powiem. Bombka, dacie mi jakąś bombkę, czy tak nie bardzo? Zastanówcie się. Daję wam 5 sekund. Pigułkę mi dali. O, telepils. A, super. Dobra, sio stąd, lecimy dalej. Co tu w środku mamy? A, taka skrzynka, to ja nie chcę. Surykatki, nie lubię surykatek, ale jest znacznie więcej przeciwników, których nie lubię, od których obrywam jak szalony. Dobra, mamy. Czasem ciężko trafić tym moim głowem obracającym się. Ostatnio, jak nagrywałem Isaaca, to sobie ustaliłem zasadę, że biorę każdy item i była sytuacja, że miałem Hellvap i go nie wziąłem i tak jakoś, no głupio wyszło generalnie, to tego nie było w... Paj! Tego nie było w planach. Głupio po prostu wyszło i złamałem własną zasadę, ale podejście było jak najbardziej nieogarnięte i fajne. Speed up i piercing tearsy. Wziąłbym Sagittarius. Jak ukryty Stradivarius. Można powiedzieć, ale nie trzeba, jak ktoś chce. I mamy piercujące strzały. Mi odpowiada, będziemy przebijali paru naraz i jeszcze będziemy sobie zwiększali przy tym damage'a. Mi to odpowiada. Mamy dwa sklepy. Pewnie jeden sklep nie jest sklepem. Cóż za odkrycie. Nie lubię takiej sytuacji. O, udało się. W ogóle czy to jest kamień z X-em? Tak, to jest kamień z X-em. A gdzie mamy boss room? Trzeba by było znaleźć. Tam próbuje na mnie sikać od dołu. Nie, troll bomba. No, pajączki, tarantule. Ostatnio sporo takich oglądam na YouTubie, bo mi zaczęły wyskakiwać. Mimo że mam arachnofobię, nie lubię pająków, to z jakiegoś powodu oglądam takie filmiki i już się powoli przyzwyczajam do widoku takich pająków. Więc polecam każdemu z arachnofobią. Jakoś nie wiem czemu to przyciąga, przynajmniej w moim przypadku.
No, co wy tam planujecie rozczaskiwać burder... Aj! Jaki to ma zasięg! Aż taki i straciłem szansę na debila, ale i tak miałem małe. No a tu jeszcze kamień z X-em. Tam jeszcze jeden był wcześniej. No i znowu klucz wziąć, ja chciałem Soulhearta bardziej. Na następne pięterko byłby. Tak ewentualnie. Klucze, dobra, są klucze. A w środku mamy bombę. No spoko, okej. A co tu słychać? Muszyska, są same muszyska. No niech już wybuchają. Ile mam ładować tych szpikulców w nich? Ale w ogóle tu jest takie pomieszczenie, że będę mógł chyba tą głową zebrać niektóre pick-upy. Na przykład bombę. A, prawie! Nie udało się. Zróbmy może taki myczek, wezmę sobie serducho, bo gdzieś było. I ogólnie to mogę sobie zwiększyć szansę na ten Angel Room, jeśli zdonatuję trochę pieniążków, więc możemy na przykład, nie wiem, pójdę do góry, zobaczymy co tutaj jest. O, fajne, 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 bardzo fajne. Tylko nie wiem, czy nie lepiej by było sobie zostawić na następne piętro. I to też w sumie fajne. To byśmy się pobawili trochę. Dobra, to wezmę sobie. Mogę też zamienić tę książkę na jakąś inną książkę i na przykład Bookworma zrobić. To by też miało jakiś swój sens. Ale może na razie pobawię się z innych itemów. I spróbujmy tutaj na przykład zebrać sobie rzeczy. O, dobra. Da mi tutaj, o. I jeszcze ta paczuszka, dużo kluczy. Mi to odpowiada. No, to jest. Pójdźmy od razu do sklepu. No, mamy sklepik. To jest nawet okej, ostatnio to miałem, ale tak tyłka nie urywa. No i niestety nie ma donation machine. I są Soulhearty w razie czego. Debil room sobie zwiększyliśmy, ale nie o to chodziło. No jakby jeszcze troszkę pieniążków wypadło gdzieś skądś. Ej, gdzieś był chyba kamień z X-em. Tu na dole był kamień z X-em. Tam sobie wziął, cokolwiek tutaj jest. Na pewno posłuży mi. No Soulheart, może być Soulheart. A to chodźmy na bosika, haska mamy. Aj, nie, no niestety weszło mi w niego jakoś. A szkoda, bo jeden z tych prostych bossów przyjemnych moim zdaniem. Zawsze jak go miałem, to się cieszyłem w sumie. Tym bardziej, że mam jakieś piercing shoty. To jest super. O, to może być git. Tego bym w sumie nie zmieniał. Weźmy sobie. No, powinno działać. Zawsze więcej damage'a tam na jedno oko. Wyjdźmy, szkoda, że Angel Room'a nie było. No ale to było do przewidzenia, że może się tak stać. Coś tam miałem w sklepie za 15 monet, więc możemy sobie to wziąć i... Ale to za chwilkę, bo tu chciałem Bookworma zdobyć. Ouu, mamy coś takiego, dobra, bierzemy sobie. A, i to mi daje latanie na pokój. To możemy sobie pozbierać tam te pick-upy przy okazji. Tam jeszcze bomba jest, inne rzeczy, no to było fajne. I lecimy, to... Nie, Boże. Bym zebrał na tę książkę bateryjkę, a nie o to kompletnie chodziło. My chcemy tę bateryjkę na kostce i rolniemy sobie jeszcze raz i Bookworm powinien być. Byśmy strzelali tam raz na jakiś czas większą ilością pocisków. Pyk! I mamy, że troll bomby się spawnują. No to mamy Bookworma i dziękujemy. I tak się to robi. Tu byśmy mogli zamienić, wziąć mapę. Chyba bym mapę sobie wziął, bo bym mniej więcej wiedział, gdzie co jest, mimo żeby to nie było oznaczone. To i tak można się zorientować, gdzie mniej więcej jest boss room i tak dalej. Mi to bardzo odpowiada. Wezmę sobie jeszcze bateryjkę i ewentualnie zamienię jeszcze raz tę książkę. Dlaczego? Bo może wyleci mi ta książka, która daje mi Soulhearty. No i siup. No jeszcze mam moją kartę, to ją chyba od razu wykorzystam. Żeby nie było, to pyk. I mamy solharciki. To chyba bosik będzie tam pod nami jakoś na lewo, tak mi się wydaje. Albo gdzieś na górze po prawo. W sumie oba miejsca wypadałoby pozwiedzać. Chyba wybierzemy się na taką większą wycieczkę. Jeju. Trudno tutaj się chodzi trochę tą postacią. Nie wiem, chcę chodzić głową, a chodzę ciałem i o tym zapominam. Chodzić głową. To brzmi trochę absurdalnie i głupio, że też pociski mi w ścianę wchodzą. Będę chyba dużo narzekał na to, co wziąłem. O, a milutko wezmę już sobie w sumie. Raczej tych solatów nie stracę, przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. No, dobra. Damage to mamy superowy, jeszcze sobie zwiększamy. To jest... podejście, dobre. Zara mi z tymi portalami. Dobra, tam wysadź dziada. No. Kurde, zablokowałem się. Do portalu. I mamy. Rozwalone.
Lecimy niżej, tutaj mamy... Uj, bałem się... A, i tak mnie trafił. Mamy to bombkę i kluczyk. I zobaczymy, co jest w treasure roomie. Chocolate milk. Nie. Nie brałbym tego. Możemy to zrolować w sumie od razu. O, eutanazja. To jest item, który ostatnio odblokowałem, chyba zabijając Kane'em Delirium, albo... No, w każdym razie zabiłem Delirium jakąś tam postacią i to dostałem, bo widziałem i... Z tego, co opis mówi, to czasami strzykawa leci i ona one-shotuje, więc brzmi to naprawdę bardzo fajnie. I przyjaj! Ryjki. Nie lubię ich, że tak randomowo się ukazały. I mamy już boss room. No w dół i... Skoro mamy sklepik... chaos. Donation machine niestety jest zacięty. To też jest problem, aczkolwiek bardzo fajny jest Chaos całkiem, jak nam miesza te wszystkie itemki i nie tylko. Ale nie wiem, czy na tym etapie bym to brał, jak chyba za niedługo. Chociaż na dwa piętra jeszcze miałoby to sens, no ale nie wiem, boję się, że same później kupy mi będą wylatywać i będę zły. Oj, a ja nie mam też pieniążków, żeby w sklepie na przykład mi się coś fajnego pojawiło. To pewnie i tak nie kupię, zdając życie. Rozwalamy, rozwalamy, jeszcze aj! Na boki bardziej robi. Też te surykatki. Surykatko ty! Czemu mi to zrobiłaś? Czemu mi to zrobiłaś? Dobra, rozwalamy. Bosika. Już rozwalony, niech będzie rozwalony. I mamy Blackhearta. Jeszcze tutaj jakieś bomby wypadną. No troll bomba oczywiście musiała być. Fajnie, fajnie, fajnie się bawicie. A co tam w debil roomie mamy? Są tutaj, oni są wśród nas. No. Okej, mamy to. Kluczyk. I to jest ten moment, kiedy żałuję, że nie wziąłem sobie baterii, bo bym uzupełnił sobie do fulla moją kosteczkę i bym, kurczę, sobie wyrolował to. A tak to, no, mocno średnie itemy. I się niestety muszę obejść smakiem. Dobra, no. Może będzie Angel Room jeszcze i sobie coś tam zrobimy, jakiegoś diaboła albo coś i... No, chociaż... No, to wszystko zależy. Chociaż to może być zdradliwe, jeśli to mnie będzie uderzać, ale chyba to jednak wezmę. No. O nie, matka, matka, matka. Ale szczykawa rozbiła. Dobra, rozwalone. I oberwałem. Niestety. Czach menu. Ja mam piercing shoty, więc bardzo fajnie, jak masełko w nich wejdzie i wyczyszczone. No szkoda tego Blackhearta trochę. Mamy to. Aj! Ciało mi walnęło. O, ale trafiłem. Dobra, chyba mam. Nie! Straciłem. Dobra, jestem. Ale straciłem, znaczy no, straciłem wszystkie soul hearty, niestety. Bo sobie głupio oberwałem. Ale taki pokój był trochę, że ciężko było się zorientować z moim tym... z głową oderwaną po prostu. Oj. Wiecie co, ja bym zrobił tak. Bomba, tu wsuniemy bombę i mamy soul hearcika. Myślę, że to było całkiem fajne i skillowe. Dziękuję bardzo, to było IQ 300. Tylko muszę też popatrzeć, gdzie mamy iść. No, mógł przygwoździć go. Dobra, dało radę. Range up. Jak mniemam, musimy iść w prawo, żeby znaleźć to, co chcemy. Tutaj trzeba klucza i bomby. Myślę, że się pokuszę, bo czasami w tych skalistych, kamiennych skrzyniach można fajne rzeczy znaleźć. No właśnie, soul harciki, bomby, myślę, że się opłacało. Tylko uwaga, żeby w inne kłódki nie wejść. Nie! Dobra, bombnęło go fajnie. Prawo, prawo, prawo. Prawo, lewo. Jak na razie widzę, że ta bomba się sprawuje ok, ale boję się, że to się odwróci przeciw mnie, bo ja nie wiem, czy to może mnie bić, czy nie w końcu. Ile bomb! Za dwa klucze. I tu mamy boss rooma. Uważanko teraz mocne. Bo tu wybuchy będą szły. Wyczyszczone. O, szczykawa poszła. Wybuchło se wszystko. Dobra. To lecimy. Loki mamy. Niby taki Loki, a nie ma włosów, nie? To jest to. Ta ironia. I fajny klosek się z kolcami trafił. Tak po prostu. Mamy 50% na... Właśnie... nic się nie trafiło. Ani Elder Room, ani... kurde. Monetki się chociaż trafią. No... O! Tupna bomba się fajnie sprawiła. Wszystkich zaraziła po kolei. Oby tak dalej, oby tak dalej. Bombo. Pij ze mną kompot. I mamy strength. Bierzemy strength i lecimy dalej. Tu jest sacrifice room. No to tym niby można sobie szansę na angel room zwiększać, czego raczej bym nie robił. Czemu? Czemu? Nie! Ale to
Ale to nie wyszło. Jaki głupi pokój. Dobra, po kolei. Zachowaj spokój, Mangi. Tutaj bombą sobie wysadź. A w środku nic takiego. Dobra, lecę i mnie nie obchodzi chyba. Gdzie ja się pojawiłem? Co jest? Czemu mi się pokój zmienił tak jakby? Gdzie ja teraz jestem? Ja chcę tu. Dobra, no nieważne. Coś się stało dziwnego. Tutaj mamy pila, klucze jakbyśmy chcieli. Chociaż klucze już, dobra, rolowałbym. Roll, leci roll. Mamy soul hearty. Rolujemy do oporu, od biedy też można zmienić coś innego. Dalej rolujemy. Czekam na jakiś bardzo fajny item ze sklepu. No bo te, które tutaj są takie... Takie nie do końca. Tylko bomby wszystkie stracę, a już się wszystko straciło. Tu mamy mapę, która pokazuje nam secret roomy, co też brzmi jak alternatywa. Ale możemy zrobić w ten sposób, że wsyśniemy sobie tego węża, co nam robi pulsujące te hitboxy, bo to nie jest w sumie złe. Wkład pyk i wsysnąłbym tego węża. I teraz wezmę sobie kosteczkę i zmienię. I taka bateryjka, że może być dwa razy ładowany. No, jestem i ten w porządku, ale liczyłbym na coś lepszego. Oj, teraz jest normalny ten pokój. Mi się chyba coś zbugowało albo coś było nie tak. Jakby pokój z boss roomu mi się tam trafił. Tutaj, widzicie, patrzcie, połączył się. O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Czemu? Mi się wydawało, że ta klątwa, którą mamy, po prostu zmienia nam... O, dobra, jestem tu, gdzie chciałem. Że się teleportujemy po pokojach, a że itemki nam zmienia... O tym nie wiedziałem, szczerze. Wziąłbym sobie tutaj to... Te bomby. Mi zeszły wszystkie. Nie! Wiedziałem, że to się kiedyś stanie. No i przerolować? Kota w pudełku. No, tak to jest w tej Polsce, jak chcesz za dużo. Kota w pudełku weźmiemy, kota w worku. Czemu? Nagle jestem... A kurde. W secret roomie mnie zrobiło w ogóle beka z tego. A tu więcej monet jest. To skoro takie miliony monet nam zrobiło, to weźmy sobie jeszcze tutaj tego harta i weźmy sobie pigułkę. I brzmi sprawiedliwie. No. Ej, ja tak patrzę, że my wciąż przecież nie znaleźliśmy treasure roomu. Nie popatrzyłem, ja myślałem, że już dawno mamy go za sobą. Ej! W sumie to mogłem zostawić jeszcze ten. Mogłem już wziąć ten item na spacebar, albo nie kombinować tyle z bateryjkami, bo może teraz by się bardziej przydało akurat. Ale no milutko, że sobie przypomniałem o tym. No właśnie, no właśnie, mamy problem. Chyba nie naładujemy sobie już tej bateryjki. Tu jest kamień z... Ajajajajaj! Dobra. Okej. Okay. To bym wysadził sobie ten kamień z X-em może i solharciki weszły. No szkoda, bo tamtego itemku już nie porolujemy. Mogłem nie rolować sklepu, głupio to wyszło trochę. Dobra, nie przejmuję się, idę dalej. No to siup i tu już będzie matka, więc będzie ostro. Przydałoby się jeszcze trochę bardziej wzmocnić. Wysadźmy sobie po pigułki. Dajcie mi jakieś fajne pigułki. Co tu macie? Balls of Steel, super. A to? A, no przynajmniej nie negatywna. Kurczę, gdzie tu może być boss room? Na samej górze, albo gdzieś po lewej, albo po prawej? No trudno powiedzieć akurat w tym wypadku. Na podstawie tej mapy, moim zdaniem. Kaszlące pająki! Jak to mi bije? Kurde! Nie widzę tego! Nie widzę swojej postaci. Muszę dobrze patrzeć, muszę się skupić, gdzie ja mam porty. Ale... Też wam powiem, że nigdy mi kaszlące pająki tyle rzeczy nie wzięły, tyle HP. Pigułka tu jest, po pigułkę bym się... A, nie tu! Po pigułkę bym się pofatygował. O, widzimy secret roomy, więc może coś fajnego uda się zrobić. Pójdźmy najpierw może w lewo. Chociaż jak tak patrzę, to może jednak na górze będzie ten boss room, ale dobra, może jeszcze trafimy na coś tutaj. O, tu jest boss room. W sumie tu się nie spodziewałem, a jednak tutaj był. Jak widzimy, to całkiem fajny pokoik, lubię takie. Używamy bomby czy używamy beczek? Myślę, że możemy użyć bomb. Będzie w miarę bezpiecznie, no idź tym. Cyk. I uwaga, mamy tutaj... no ja będę raczej miał naładowaną moją kostkę w większości wypadków, więc... Chyba nie powinienem tego brać. No ale w sumie to, no, co mi tam szkodzi. No i dla Devil Roomu jeszcze. Może wyleci, może nie.
I tu już będzie matka, jak już zresztą wspominaliśmy, więc możemy użyć kluczyka tutaj, zobaczyć co tu się święci, jest gościu. I fajna monetka nawet. I to mogłem równocześnie też przerolować. Dobra, może się wrócimy, bo jeszcze muszę treasure room i tak znaleźć. Kto się chubi, ten się lubi. A niekoniecznie, niekoniecznie jednak. Sorry. No to do góry. O, i mamy treasure room. Bardzo dobrze. Kaszlące pająki. Zawsze mnie śmieszą. Też tak potrafię kaszleć. Ręcza, bierzemy ręcza. Pierwszy, przez całą mapę będziemy strzelać. I tu jest baby, taki se baby. No generalnie na tego baby'ego to bym powiedział, że jest średni. Ale była w sklepie bateryjka, to przeroluję. No, spoko. To już mi odpowiada. Bo chciałem też wziąć sobie bateryjkę na boss room, żeby w razie gdyby na przykład devil room wypadł, żeby sobie przerolować przedmiot. Na tym by mi zależało i chyba już tu nie będę niczego szukał. No, dobra, wezmę sobie bateryjkę. Wezmę też sobie może tego pila, bo jest na zniżce tutaj. Let's make you small. Będę jeszcze mniejszy, nie będę się widział i tu jest the fool. Ten sposób. No i lecimy na mamcie. Cześć mamcia. Dawno cię nie widziałem, ale już cię widzę, tu jest kamień z X-em. No, dobrze, dziękuję za Soulhearta. Bardzo pozytywnie. Musiałem powiedzieć, że bardziej mi pomagasz niż przeszkadzasz. Tak to jest. Będzie stąpać teraz. Krzyczy bardzo, krzyczy i rozwalone. Dobra, czego tutaj nie mam? A, to nie ma w sumie znaczenia, weźmy Polaroida. I niestety nie ma Devil Roomu. Ojajajajaj. Szkoda. Liczyłem jednak na ten Devil Room, 70% szans mieliśmy. Ale trzeba się pogodzić z porażką. Strasznie z tymi Devil Roomami w tym podejściu. No, pod tym względem to cienko wyszło. Dobra, to wysadzimy sobie lusterko. I tyle pills mamy. Może nas wyciepie gdzieś fajnie. Hand down. Nie, help down! I can see forever, może się przydać. Range up. To spoko. To boss roomik powinien być tam na dole. Już mamy secret room odblokowany. Milutko. Zaraz sobie tam pójdziemy. Tutaj jeszcze jakieś creepy. Nie widać tego do końca. O, wysadzi go. Dobra, wysadziło. I telepil znowu. A tak to w sumie nic ciekawego. No to niżej. O, dużo we mnie ciepie wszystkiego. Ale się rozbryzło. No niektóre kombosy to mamy potężne. I bym się tego trzymał. Ta latarka będzie lepsza. To będzie lepsze, bo my cały czas w sumie tę kostkę mamy naładowaną. Rzadko kiedy używam, bo trzymam kiszę raczej. Jak mam takie kiszące przedmioty, to ta żarówka... Mówiłem latarka? Żarówka jest lepsza. No, come on, rozbijcie się tam. Ten portal. Ej, co mnie walnęło? Nawet nie wiem, co mnie walnęło. Blackheart. Fajnie, Blackheart. Tu jeszcze jeden ryjek jest. Trzeba go wyeliminować szybko. Ryjek! Ryjek! Dobra, mamy ryjka. Bierzemy te rzeczy. Mapę cały czas miałem otwartą. Zapominam zamknąć podczas walk. Mamy tutaj kluczyk. No i lecimy na bosika. Mamy Loki znowu. No wiecie, no. Niby Loki, a łysy, no. Trzeba ten żart powiedzieć jeszcze cały czas będę go powtarzał. Ej! Nie widziałem przez moje łzy gigantyczne. To zabrzmiało zbyt głęboko. Głębiej niż chciałem. Zabrzmiało. Znowu obrywam, jestem niby mały, ale jakoś cały czas obrywam. O, jest Devil Room. Mamy Devil Room, a tu mamy Soulhearcika. To się przyda. Jeju, straszne to jest. Te itemy są straszne. Nie brałbym tego, oczywiście, bo to szkoda życia i wszystkiego, co osiągnęliśmy do tej pory. To lecimy niżej. The Room to wiadomo, akurat takie piętro, przy którym można sporo stracić. A tu jest ta druga wersja. Ostatnio mnie nawet zaskoczyła, musiałbym powiedzieć. Donation room. Dajcie mi jakieś Soulhearta. Dobra. Nieważne. Arcade room. Trzeba powiedzieć donation room. Donation machine. No i teraz nie wiemy, gdzie dokładnie będzie boss room. Obstawiam, że tam na lewo. Najdalej. Dobra, ja teraz full skupienie robię i patrzę tylko, gdzie są moje porty, które chodzą. Bo jak się patrzę, sugeruję tą głową, to mi to źle wychodzi. Za każdym razem i to tragicznie wychodzi. Pozabijałem wszystko i wszystkich, tutaj nie możemy. Lecimy w dół. Są te mordeczki, bossowie. A ja patrzę cały czas tylko na porty. Później jest trudno. Jak mi się ta głowa rusza.
O, nie sądziłem, że będę miał takie problemy w podejściu z taką głupotą. Rozwalonet, rozwalonet. No to w lewo, dajcie mi do Eat Leaves. Ryjki, mordeczki do mnie idące. Coś tam mogące. Ale lepsze takie niż, kurczę, jakieś nadlatujące rzeczy strzelające kulkami milionem, bo są w sumie takie tutaj, że po śmierci coś tam strzelają postać naszą. Ajajajajaj. Dobra, rozwalone przynajmniej. Mangi zawsze szuka pozytywów. Bateryjka wypadła aż z wrażenia. Tej serducha. Co mnie? Aha, tu creep zostawił. Nie widać w tym pomieszczeniu w ogóle tego. Ja sobie wziął tutaj takie serducho, ukradł. O, i mamy bossa. No, to załatwimy tutaj wszystko. To sobie wybuchnę. Nie wiem, co tam jeszcze w sumie może być w tej skrzynce takiego, co mnie interesowało. Ale dobra, i mamy, idziemy na Eat Leaves. Faj. No strzelaj, strzelaj, strzelaj. To oko, jedno z drugim. No, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Dobra, mamy. I strzelamy. I teraz uniki, dobre, ja patrzę na moje porty, bo to będzie zdradzieckie. Ta głowa moja. Uuu. Rzadko miałem ten atak. A. Kurde. Oberwałem dużo. Dobra, już, 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 już. Już padło. Już się po... Mamy teleport do Delirium od razu. W sumie to z takim życiem cienko. Bardzo cienko tam. Ale dobra, przynajmniej będzie Void na odcinku. A, ale w sumie no nie spodziewałem się tego, mam bardzo mało życia. Więc no nie widzę, nie widzę, żeby nam się to udało. Ale zaryzykować możemy, może się odkujemy. Może coś fajnego wleci, jeszcze coś pod życie. Elegancko, jakaś tam minimalna szansa jest jednak. Jeszcze mam jednego pila. Health down. Pretty fly, dobra. Naszą kartę cały czas kiszę. I patrzcie, jakie gigantyczne pomieszczenie. Tu można, kurczę, godzinami łazić. I mamy Selharta, milutko. No, to jeszcze dużo takich serduszek. I się odkuje. I może zrobimy delirium. Bo damage mamy fajny. Ale nie widzę za bardzo możliwości unikania na delirium. Będąc, kurczę, tym odczepionym głową. Oj. Będzie ciężko, będzie ciężko. Dobra, a... Mucha, wybuchaj. Dobra, wybuchnięte. Tu co mamy? Health down. Tak, tak, ulubiona pigułka. Jak widzicie, jeśli ktoś jeszcze tutaj nie był, to każdy pokój jest czymś innym, co już mieliśmy wcześniej. Jest to dosyć ciekawie zrobione. Mnie to na początku bardzo zaskoczyło. Ojojojojoj. O. Ale żeby delirium zrobić, to będzie już problem. Jak on skacze i tak dalej, teleportuje się, zmienia się. A, ja mówię o delirium. A tu jeszcze mamy pokoje, które nas mogą wymęczyć. To też jest tam swoją drogą. Dobra, portale. I teraz mamy bardzo dużo boss roomów. I nie wiadomo, który prowadzi do delirium. Mam nadzieję, że to nie jest ten. Kurde! Musiał być to akurat ten. Chciałem sobie itemki zdobyć na bossach. Czemu ze wszystkich pokojów to musiał być ten? Dobra, ja staram się zrobić wszystko, żeby to jednak wygrać. Damage mam fajny, damage mam fajny. Reszta nie jest fajna, na przykład nie widzę swojej postaci za bardzo. Leci, leci, leci. Teleportuje się. Dobra, mamy teraz matkę. Nie widzę się, nie widzę się, nie widzę swojej postaci. W ogóle jakie trzeba mieć szczęście, żeby akurat trafić na ten pokój za pierwszym razem z delirium. Ostatnio miałem coś podobnego, też mi się właśnie nie udało Isaaciem. Znaczy, też mi się nie udało, no teraz wiadomo, że się uda, nie? No jak? Nie ma opcji. No... Nie! Dobra, mamy naprawdę już mało zdrowia. Oj... Nie widzę, tarczę dostaliśmy. Nie widzę swojej postaci, ciężko, ciężko, ciężko. Ciężko się tu zorientować w tych unikach. Żeby coś wyprowadzać. Nie widzę nic. Ła, delirium się we mnie zrespiło i dupa. No niestety nie udało się go zrobić, ale dotarliśmy do niego. Oj no, z życiem bardzo słabo wyszło i przyznam, że ten item jeden, który mi tak obracał głową, sporo mi tutaj zniszczył. Nie znałem tego itemu. Myślałem, że to troszkę inaczej działa, bo był też taki item nożyczki, który odcinał nam głowę. I takie inne, myślałem, że to jest coś na tej zasadzie. No i to w sumie nie byłoby aż takie złe, gdyby nie to, że nie orientowałem się przez tę głowę za bardzo, gdzie jest moja postać, żeby jakieś uniki dobre robić, co przez chwilę było widać. Niemniej jednak
tak, dzięki wielkie za oglądanie, a więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do zobaczenia, usłyszenia i pa pa!